Witajcie! Dawno mnie tutaj nie było, ale wracam. Mam nadzieję, że będę tutaj częściej i w dalszym ciągu będę się z Wami dzieliła moim doświadczeniem, moim życiem, które w tym momencie dzieje się w Polsce. Zapraszam do tego filmu, w którym opowiem Wam troszeczkę więcej o tym, jak to właśnie teraz wygląda. Wróciłam do Polski pod koniec kwietnia i wcześniej już spodziewałam się, że będzie to dla mnie ciężkie. Obawiałam się tego, jak wrócę do tego życia w Polsce, jak pożegnam się ze Stanami. I stwierdziłam, że najważniejsze, aby iść do przodu i zacząć coś robić od samego początku. Więc spędziłam tutaj w domu kilka dni, chyba jeszcze w tym samym tygodniu. Pojechałam już do Warszawy, spakowana w dużą walizkę i stwierdziłam, że rozpoczynam nowe życie. Zamieszkałam u Patrycji, z którą poznałam się właśnie w Stanach, w Newton. I mieszkałam tak u niej dobry miesiąc, do momentu, aż znalazłam pracę, ale po kolei. Zamieszkałam u niej i wtedy, w tamtym momencie, myślałam, że otworzę własną działalność gospodarczą jako fotograf. Niestety, z czasem doszłam do wniosku, że na ten moment nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ oprócz tego, że dostałabym dofinansowanie, o ile bym je dostała, to musiałabym również mieć jakiś wkład własny na początek tego. I musiałam na pewien moment odstawić ten pomysł i spróbować czegoś innego. I tak właśnie po miesiącu siedzenia i nic nie robienia zaczęłam szukać pracy. I już wcześniej myślałam o tym, gdzie mogę pracować, w razie gdyby tam to nie wyszło, ale tak naprawdę nie wiedziałam. Nie wiedziałam, w czym czułabym się dobrze i co mogłabym robić, żeby sama ze sobą czuć się w porządku i nie tęsknić za bardzo za moim dawnym życiem w Stanach. No i tak się złożyło, że wysyłałam zgłoszenia do różnych firm, które znalazłam po prostu na stronie pracy.pl. I pewnego dnia wysłałam zgłoszenie jako do pracy, jako recepcjonistka w pewnej firmie. No i odezwali się do mnie dosyć szybko, bo chyba nawet tego samego dnia, z zaproszeniem na rozmowę dnia kolejnego. Poszłam na tę rozmowę i dostałam odpowiedź, że w przyszłym tygodniu się do mnie odezwał. No i odezwali się. Okazało się, że dostałam tą pracę i byłam bardzo, bardzo szczęśliwa. Od razu też chciałam znaleźć mieszkanie i to było drugie mieszkanie, drugi pokój, który oglądałam i od razu je wzięłam. I po prostu w ciągu kilku dni ogarnęłam wszystko, co potrzebowałam. Więc potoczyło się to bardzo szybko. Już pod koniec maja rozpoczęłam pracę, zamieszkałam w nowym mieszkaniu i powoli wszystko zaczęło się układać. Więc teraz tak sobie żyję, mieszkam w Warszawie, pracuję i powiem Wam, że obawiałam się, jak to będzie. Myślałam, że będę bardzo, bardzo tęsknić, że będę tutaj jakaś taka, wiecie, no, myślałam, że nie będzie to dla mnie łatwe. I na początku naprawdę układało się super. Spotykałam się z różnymi ludźmi non-stop, z operkami, z ludźmi poznanymi przez Instagram, bardzo polecam, jest super, poznałam w ciągu ostatnich 2 miesięcy masę wspaniałych ludzi. No i było fajnie, a ostatnio zaczęłam trochę tęsknić i jakoś tak myślę o tym, czy będę chciała zostać w tej Warszawie na zawsze, czy jednak jest to takie tymczasowe. Myślę sobie o takich rzeczach, ale nie wiem, jak to się potoczy, więc na razie nie będę o tym mówić. Na ten moment mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem i wszystko układa się tak, jak powinno. Jakie mam plany? Na ten moment jestem zadowolona z pracy i myślę, że zostanę tam jak długo będę mogła, a w przyszłości będę dalej walczyć o to, co sobie zaplanowałam, czyli będę coś próbować działać
w kierunku fotografii, w kierunku Instagrama, YouTube'a. Zrobiłam sobie ostatnio obszerny plan, jak krok po kroku dojść do tego, co chcę osiągnąć i być może kiedyś się z tym z wami podzielę, żeby was zmotywować, jeśli mi się uda. No i tyle. Nie wiem, jak się potoczy życie, ale możecie zobaczyć, że jestem szczęśliwa, że wszystko jest ok i te powroty nie są takie straszne, ale warto mieć wokół siebie ludzi, którzy jakby pomagają nam przejść przez takie momenty, kiedy właśnie tęsknimy za tym, co było kiedyś. Ale o moim życiu w Stanach i o tym, za czym tęsknię najbardziej, opowiem w innym filmie, bo przygotowałam listę filmów, które chcę nagrać i o których chcę wam tutaj opowiedzieć o rzeczach różnych. Więc to tyle. Chciałam taki update zrobić, żebyście wiedzieli, co się dzieje, dlaczego nie nagrywam. I powiedzieć, że będę nagrywać. Jeśli będę miała taką możliwość, to będę starała się nagrywać. I zapraszam was na Instagram, bo tam też się dzieje. Więc dziękuję za to, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób wyjaśnił wam, co się teraz dzieje w moim życiu. I do zobaczenia wkrótce!